dzisiaj porozmawiamy. I wiesz o czym? Ucha. No ale konkretnie, bo jesteśmy w temacie Ducha Świętego. Więc gdzie Duch Święty najmocniej objawia się podczas Eucharystii? W takim najważniejszym momencie Eucharystii, które nazywa się przemienieniem. Sobie przygotujemy taki prowizoryczny ołtarzyk, dobra, żeby sobie odtworzyć, jak to jest. Czyli już po kwiatki, położymy pod ołtarzem kwiatki, żeby to chociaż trochę ołtarz przypominało. Teraz tu patenę weź, kielich. Naszą mini patenę, mini kielich. Mini hostię. Tekturki. Właśnie. Jest taki moment podczas Eucharystii, kiedy wszyscy wzywamy, szczególnie kapłan, wzywa mocy Ducha Świętego. Podczas mszy świętej na przemienieniu na patenie znajduje się opłatek. Hostia, już taka okrąga to hostia, tylko jeszcze nie konsekrowana. Zwykła hostia. I w kielichu znajduje się wino z kilkoma kropelkami wody. I teraz kapłan podczas przemienienia prosi Boga Ojca, by zesłał Ducha Świętego. Ducha Świętego. I wzywa mocy Ducha Świętego, by on co zrobił? Przemienił. Opłatek w chleb. Ciało Pana Jezusa. Ciało Pana Jezusa. A wino? W krew. W krew Pana Jezusa. No i teraz zobacz. Podczas mszy świętej kapłan wykonuje gest, który się nazywa tak trudno. Się nazywa epikleza. Najpierw bierze ręce do góry. I jak myślisz? Co robi w tym momencie, kiedy patrzy w górę? Kogo wzywa? Duch Święty. Nie, przed Duchem Świętym. Kto jest ponad wszystkim? Ponad całym światem. Kto jest? Kto stworzył świat? Jezus. Jezus wracał do kogo? Do? Boga Ojca. No właśnie, więc kto był najpierw? Kto stworzył wszystko? Dobrze mówisz. Czyli kto? Duch Święty. Duch Święty też od początku nosił się nad wodami. Ale najpierw mówiliśmy, że kogo kapłan wzywa? Właśnie Boga Ojca. I Ojca prosi, żeby zesłał kogo? Ducha Świętego. No super. A potem daje ręce tak. I kogo teraz może przyzywać? I o co prosić? No i teraz, no prosił Boga Ojca, by przysłał Ducha Świętego. Czyli teraz Duch Święty ma działać. Co ma Duch Święty zrobić? Zamienić wino, chleb. Czyją? Jezusa. A chleb, czyli hostię, co? Ciało Pana Jezusa. No pięknie. To przeczytamy sobie teraz, jakie są te słowa. Ksiądz rozciąga rączki nad winem i nad chlebem. Mówi: pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I podczas... jak ten ksiądz mówi, to wtedy klękamy. To wtedy klękamy, oczywiście, bo przychodzi sam Pan Jezus, tak? Na ołtarz. Ponieważ ciało i krew oznaczają całą osobę, czyli całego Pana Jezusa. On cały przychodzi do nas i cały jest dla nas. Żebyśmy my, przyjmując Go do serca, też byli ofiarą żywą dla Pana Boga. Czyli mocą Ducha Świętego wino zamienia się w krew, a chleb zamienia się w ciało. I w ten sposób wypełnia się wola Jezusa, jak był jeszcze na ziemi podczas ostatniej wieczerzy.
podczas ostatniej wieczerzy chciał zostać z nami i wszystkimi ludźmi wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Pomodlimy się teraz. Dziękuję Ci, Jezu, że tworzyłeś wszystko kwiatem i drzewem. Dziękuję Ci, Jezu. I dziękuję Ci, Jezu, że tworzyłeś domy. I że dziękuję, że Ty jesteś że jesteś kochany. Dziękuję Ci, Jezu. Chwała Ojcu i Synowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. Amen. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!